jeżeli my jakby utrzymamy ten poziom, na który wchodzimy sobie powoli, się rozkręcamy, to zajmiemy pierwsze miejsce w grupie. Rozmawiamy z Tomaszem Fornałem, członkiem kadry olimpijskiej, chociaż tej kadry takiej troszeczkę szerszej. Tomku, patrzysz na chłopaków w Tokio, jakie są twoje wrażenia po pierwszych trzech meczach? Ten pierwszy mecz otwarcia, trochę szkoda z Iranu, bo mało brakowało w tym tiebreaku. Na pewno ekscytujący mecz dla kibiców, przyjemnie. No, tak fajnie się go oglądało, bo emocjonujący, zawsze emocjonujące mecze się fajnie ogląda. Szkoda, że przegrana, ale Iran chyba z tego co wiem przegrał już jeden mecz za 3-0, więc jeżeli z Kanadą, tak. Jeżeli my jakby utrzymamy ten poziom, na który wchodzimy sobie powoli, się rozkręcamy, to zajmiemy pierwsze miejsce w grupie. Jak obejrzałeś mecz z Iranem pierwszy, to troszkę cię wynik zaniepokoił i gra, czy raczej byłeś spokojny, że to po prostu musi powoli dojść do ładu wszystko? Nie, na spokojnie, jakby też chyba nie ma co jakby po jednym meczu od razu jakiś super wniosków wyciągać. To jest mecz otwarcia. To prawda, ja nigdy na olimpiadzie nie byłem, ale zdaję sobie sprawę, że może być to stresujące, że jest to inny turniej niż jakby, jest to turniej, który jest totalnie inny i różni się pewnie od wszystkich. Sama ta otoczka i pobyt w wiosce i to wszystko, więc na spokojnie dajmy naszym chłopakom czas na rozkręcenie się. Najważniejsze mecze dopiero przed nami. Mówi się, że jest i ten jeden mecz na imprezie słabszy i ja wierzę w to i jestem przekonany, że to był ten jedyny. Jeden słabszy i jeden najważniejszy, czyli ćwierćfinał 3 sierpnia. Tam w tej drugiej grupie też się trochę miesza. Może nie być tak oczywista ta czwórka, zdaje się, jak żeśmy się spodziewali. Bo Francuzi przegrali. No dokładnie, jakby po wszystkich drużynach widać. Przecież to nie tylko my mieliśmy tam jakiś chwilowy dołek, czy zawahanie, czy chwile takie nerwowe. To jakby widać po każdej drużynie. Brazylia też, która fantastycznie grała na WNL-u. Też o nie mało co przegra z Argentyną, więc jakby na spokojnie wydaje mi się, każdy ma jakieś zawahania. Te najważniejsze mecze przyjdą tak jak tutaj wspomnieliśmy w ćwierćfinale i to będzie moment na to, żeby tak naprawdę pokazać ten poziom, który wiem, że na pewno chłopaki mogą prezentować, bo te treningi tuż przed wyjazdem do wioski, jak byliśmy jeszcze w Takasaki, wyglądały naprawdę, naprawdę dobrze. No chciałem właśnie nawiązać do tego, bo przecież ty byłeś w Japonii z drużyną w tej dodatkowej dwójce z Norbertem Huberem, rezerwowi to się tak oficjalnie nazywało. Mhm. Powiedz, jak ty odebrałeś w ogóle ten, bo to troszkę byłeś z daleka jednak od igrzysk, to było takie troszkę lizanie igrzysk przez szybę, można powiedzieć, nie wiem, jak ty odbierasz tę swoją obecność i w ogóle jak to wyglądało na miejscu, z twojej perspektywy. Na pewno, znaczy, że byłem blisko, jeżeli byłem już tej 14. Na pewno trochę szkoda, ale taka jest decyzja trenera, to trener tak zadecydował. Fajnie było jakby poczuć ten smak i jakby zobaczyć mniej więcej, jak te całe igrzyska wyglądają i jak, z czym to się je, bo odwoziliśmy chłopaków pod wioskę. Więc na pewno jakieś tam doświadczenie z takiego mini okresu przygotowawczego przed samymi igrzyskami było fajnie spędzić troszkę więcej czasu z chłopakami, a potem oni już sobie wjechali do wioski, tam się zakwaterowali, a my właśnie z Norbertem wróciliśmy do hotelu i na drugi dzień mieliśmy lot. No nie w Tokio, to myślę, że za 3 lata już celujesz mocno w Paryż. No, bardzo bym chciał i zrobię wszystko, tak jak w sumie wydaje mi się każdy z chłopaków. No, to jest takie jednak marzenie i to jest taka celowa impreza każdego z siatkarzy, żeby na te igrzyska pojechać i wygrać medal. Ja zrobię wszystko i mam nadzieję, że te marzenia będę spełniał. Ty, ponieważ poznałeś troszeczkę specyfikę wyjazdu na igrzyska, to już nie będziesz takim 100% debiutantem za 3 lata, jeśli do tego dojdzie. No, można tak powiedzieć jeszcze, że takim 50%, no ale no, tak jak mówię, my byliśmy tak naprawdę w Tokio tylko, można powiedzieć, z Norbertem pół dnia i zobaczyliśmy tylko, jak ta wioska wygląda. Chciałem ci jeszcze na ostatnie pytanie zadać, bo teraz po meczu z Włochami taka akcja w internecie, gang Łysego, nie wiem czy słyszałeś, wszyscy sobie takie zdjęcie Bartka Kurka charakterystyczne jako profilowe robią, nie wiem czy ty masz media społecznościowe, masz zdaje się, ale nie widziałem chyba u ciebie jeszcze tego, nie wiem jak w ogóle odebrałeś ten cały ja stan. Mam media społecznościowe, ale jednym takim medium społecznościowym, to, które ja używam, to jest chyba Instagram i dla rozluźnienia oglądam sobie Twitter.
Twitcha, czyli tam gry. A, to tam już nie ważne, taka dusza. No to, nie będę tu tłumaczył. Bardziej Twitter, tak? Tutaj. Tak, to raczej takie moje małe hobby. Widziałem, jakby miałem też kilka dni teraz wolnego po tym powrocie, gdzie zrobiłem sobie taką totalny luz, żeby chwilkę odpocząć też mentalnie. Oglądałem tylko właśnie mecze chłopaków, ale jakby gdzieś tam na Twitterze chyba właśnie zauważyłem, bo gdzieś tam na Instagramie też ktoś do mnie właśnie pisał w jakichś wiadomościach, że jest jakiś gang łysego, Bartek Kurek na zdjęciu profilowym, także widziałem i jeżeli mam Twittera, nie używam go, ale zmienię zdjęcie profilowe na Bartka Kurka. I dołączę do gangu łysego. To jest dobra deklaracja, Tomek Forna w gangu łysego. Tomku, dziękuję serdecznie, wiem, że masz sporo spraw do załatwiania, więc nie trzymam. Czekamy, co się dalej będzie działo na igrzyskach. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo, do widzenia.